Siemaneczko, z tej strony Mesh, witam was oczywiście w następnym odcinku z Cyberpunka. Mamy tutaj naszego zakładnika Hellmana i kontynuujemy tą piękną rozróbę. No to co? No to siadamy i zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. No nie ma co przedłużać. Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Ten chce negocjować, ty. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z biochipem? Twój tech usiłuje mnie zabić. A jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnnego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Upań. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. Ja lubię te dialogi. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Okej. No wiem, czy macie dobry pomysł, ale nie miałem innego wyjścia. Co, zobaczę Johnnego? Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji. Gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatnie... Jak miło, ty! Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Sorry, czasami, że będę stękał, ale noga mnie napierdziela. Widzę go i... Mogę z nim coś rozmawiać. Sobie zrobiłem nóżkę niestety. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Co masz na myśli? Silverek, ten żerowany chodzi. Które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny! Nie. Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart.
Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Takemurka wleciał tutaj? Ile ma tych USB-ków w tej bani? Relika nosi, jeszcze ma USB-ka. Fajne są te właśnie wstaweczki. O ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Okej, jest twój. Zostawię was. Niech się Takemura teraz pobawi. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Dobra, co ja teraz? Zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. I nie dał ci nawet strachu. Ja pierdolę, popatrz na to. Zdanie ludzkie metody. Ze mną od razu zobaczysz. Dostaniesz cały. Ten go od razu torturuje, a co mi jest? Hej, halo. To wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję cię rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Ale grubo. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. Mogę zapytać? Się nikim. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. To nie jest istotne. Interesuje mnie, dlaczego się mnie uczepiłeś. Chcę z tobą współpracować. Twoje plany nie brzmią sensownie. Chcesz zniszczyć Arasakę? Nawet nie wiem, co to znaczy. Wszystko w swoim czasie. Po prostu nie możesz znieść. Znowu przeskoczyłem nie tą kwestię, jaką bo chciałem. Kurde. Nie bądź śmieszny. Muszę uważać na to. Znikam stąd. Trzymaj się. No ta kłótnia jest bez sensu. Kurde, ciągle uszkodzenia. Dobra, zobaczmy, co dalej mogę zrobić. Noga mi boli. To jest zdrowo. Tu już mam tylko spotkań się z Takemurą. Ja bym z chęcią z Pana się spotkał, bo ona mi coś wisi. No, tu mam questa z tym starotem. Dobra, spróbujmy zadzwonić w takim razie do tej Dakota Smith. Co to jest? Tam mi ciągle samochody oferuje. Panam. Gdzie jest Panam? Ja chcę zadzwonić do Pana. To sobie powiedz z Panam. Wiecie, może się spotkam z nią, może coś. Hej, Vi. Jak tam sytuacja z Rogue? Jest nieźle. Odpukać. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak dla mnie, tak może zostać. Podjęłaś decyzję? W sprawie? Aldecaldos. Wracasz do nich? Z jednej strony mam ochotę spierdalać z tego miasta jak najszybciej. Ale z drugiej strony po raz kolejny użerać się z Solem? Nie wiem, Vi, już nic nie wiem. Cokolwiek się stanie, na pewno podejmiesz słuszną decyzję. No nie, i to koniec. Trzymaj się. To na razie, Vi. No kurde, no taką mam ochotę na to kobietę, no wiecie, dobra. No cóż, musi niestety przejść obok mnie. Zobaczmy, gdzie ja jestem w ogóle teraz? Jestem tu. Mogę tu kupić furę, mogę tu sprzedać rzeczy, mogę iść do baru, mogę iść do sklepu z brońmi. Wiecie co?
Skoro ja tutaj już i tak jestem, może by coś tu poleciał kuścikami jakimiś małymi? A co tam, ostatnio była coraz fabułka, dzisiaj czas trochę na fan. Czas się troszeczkę pobawić. Jak w ogóle moje ten... przyciążenie, na razie spoko. Granaty przeładowane. 250 metrów, dobra, przebiegnijmy się. Trzeba ćwiczyć wysportowanie cały czas. Coś trochę się schodzi, nie powiem. Dakota dzwoni. Dobra. Hej, B, pilna sprawa. Ktoś ściąga na ziemię drony mojego kumpla. Pojedź pod wskazane koordynaty i sprawdź, kto za tym stoi. Szczegóły w załączniku. Okej. Czyli to jest ten questik, czyli dość szybko się załączył. Czyli tutaj Dakota będzie mi dawała questy. Strefa wroga, czyli już mamy wrogów, dobra. Ujawnijmy interfejsy oczywiście, wszystkie. Ilu tu ziomeczków jest? Trochę ich jest. Nie powiem, że nie. Całkiem przyjemnie. Więc no co? Czas na srogą jatkę. Tam niestety jakiś ziomek wychodzi, co mnie bardzo smuci. Weź sobie ten siedzi. Nie wiem, czy wierzyć na pełnej, czy po prostu na razie troszeczkę po cichu. O, fuck. Tego nie było widać. Rocky Ridge, dobra. Wiecie co, nie wiem co robić. Ten mnie tu widzi. Dobra, wiecie co, ja jeszcze raz ujawnię interfejsy na szybciora. Jest tego od groma. Tam jeszcze jest typ. No to w takim razie to nie będzie takie proste, jak myślałem. Co to jest? Dobra, wyłączmy to. Ktoś mi widzi, nie, dobra. Zabijamy spokojnie, po cichutku. Dobra. Tego trupa raczej nie powinni zobaczyć. Ciągle mi te protokoły szybko znikają, niestety, interfejsy znaczy. Trochę mnie to smuci. Tamta mnie teraz widzi. Fuck. Tamten tam chodzi. Dobra, wiecie co? Nie ma co tego przyciągać. Myślę, że pora zrobić tak. I wjechać tu na pełnej. Trenujemy sobie troszeczkę mieczyk. Come on. Dobra, używamy, leczymy. Dobra, ten nie żyje. Rzućmy temu kolesce najdzika jakiegoś. Come on, kolega, come on, chodź. Leczymy. Kurde, otruł mnie czymś dobrym walnął. Ważne, żeby się wyleczyć. Romnąć granacikiem tu. I drugim. I trzecim. Wow. Ale biję.
Lecimy i zachodzimy od boku, od boku, od boku. Jestem za szybki dla nich. Gdzie jest ten ostatni typiarz w ogóle? Czyżbym go zabił, czy mi się wydaje? Dobra, tego sobie tak załatwimy. Jęk. A jest i tu kolejny. Dobra, rozwałeczka, dobra. Chciałem sobie potrenować troszeczkę ten. Halo, halo. Jak chcę mój miecz z powrotem. Umiejętności walki bronią biało. Czekajcie sekundkę. Nie. Ja by to teraz będziemy światełko trochę ogarniali, bo Madzia chce tutaj coś zrobić. Także po prostu dzisiaj będziemy naświetleni. No ale muszę dać się jej ogarnąć. Dobra, co ja mam robić? Usta w jakiś sposób się chwytywano dron, czyli muszę się i tak tutaj wbić. Zabijamy. No, kucy, halo. Samuraj Meszelek wchodzi do akcji. Ale ja lubię tą katanę walczyć. Trzeba naprawdę dobrze kminić, jak nią walczyć, nie tak na pałę. Come on! Ścierwa. No nie wierzę! Co on? Rzucił sobie imigrant pod nogi. No nie wierzę. Pff, co za typ? Wysadził siebie i mnie. Serio? No nie. Maggie, pilna sprawa. Ktoś ściąga na ziemię drony mojego kumpla. Pojedź pod wskazane. Widzicie, się to on rzucił jego pod sobie, pod nogi i mi. No nie wierzę po prostu. Ej, to jest... Te granaty są naprawdę najgorsze. Granaty są totalnie najgorsze. Nie mam pojęcia, co robić z granatami. Widzicie, jak dostaję granatę, no to automatycznie jest po mnie, nie? To jest slipa, wtedy strasznie się robi. Tylko jak dostanę granatem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No ale trochę lipa, że tak to wyszło. Bo już byłem u ostatniego typa, ten mnie granatem, nie? Rozwala. Dobra, ujawnijmy interfejsy. Tu idzie ziombel, tamten sobie siedzi przy kompie. Pasowałoby, żeby ten się odwrócił. Dobra, mam nadzieję, że zdążę. Fuck! Dobra, nie zdążyłem. To wiem. Czyli zaczynamy zabawę od nowa.
O, dużo ich, halo, halo, za dużo troszeczkę. Chodź! Dobra, aby bez granatów, nie? Skitu, tamty będę mógł stąd wykończyć. Dobra, robimy taktycznie. Dobra, typo nie żyje. Najdyle co. Przeładujmy sobie tą broń w takim razie, na spokojnie. Co on do mnie strzela? Dobra, ten nie żyje. Stamtąd do mnie tłucze. Ujawnijmy interfejsy. I tłuczemy w nich tam. A teraz inna taktyka, bo mam nadzieję, że tamten nie ma czym mnie wysadzić zbytnio. W trakcie walki nie będę mógł zapisać, tak i tak, więc nawet nie próbuję. Ja mam nadzieję, że tamten już nie żyje, to na to liczę dość mocno. Chyba spadła. No jak mnie znowu, jak pójdę do niego i mnie wysadzi, to będę smutny bardzo. Bo może się zemszczę i trochę ja go wysadzę, co? Dziada jednego. Oberwie ty? Oberwie czy nie? No w końcu! Znaczy w końcu, przecież... Teraz mnie nie wysadził chociaż lamus. Bardzo się, że coś tu mnie innego wysadziło. O czym nie wiem. O nie, wściężony jestem. Szlak. Czekajcie, ja muszę coś stąd się pozbyć. Może tego. I tego, pozbędźmy się. Ej, to może to mnie tak tłukło? Ta wieżyczka może mnie tak wysadziła. Widzieliście, jakie ona obrażałem zda? Ja to sądzę, że tak by było najszybciej. Ktoś będzie? Dobra, podnieśmy. O nie, znowu przyciężony. Shit! Ciągłe przyciążenie, to nie jest złe, nie jest dobre. Dobra, rozłóżmy jeszcze to.
tu jakieś pistoleciki. Porozkładajmy to na części pierwsze. Zdobyć jak najwięcej miejsca. No i dobra, gdzie tu teraz? Gdzie tu teraz? Na górę. Ha, kojarzę ten typ anteny. Aha, bo? W 2020 używaliśmy takich do pirackich transmisji. Wiesz, puszczaliśmy punk rocka na partyjnej częstotliwości i tak dalej. Czyli pewnie to w ten sposób raczej nie hakowali. Już myślałem, że się nigdy nie domyślisz. No to jak mam to zrobić? Zniszczyć antenę, ale jak? Dobra, nie spodziewałem się, że tak się stanie. Powiem szczerze. No, miałem dużo farta, że to przeżyłem. Ale ta snajpera jest kozak. Powiem wam, ona jest naprawdę mistrzowska. Dobra, spadamy stąd. Fuck. To co mnie namierza, to chyba mnie to tłucze, wiecie? A tam jeszcze ludzie zbiegają się. Dobra, także spadamy. Coś przyjemnego tu leżało. No dobra, udało się. Po pierwszej nieudanej próbie się udało. Dobra robota z tą anteną i masz łeb na karku i wiesz jak go użyć, a za rzadkie. Trasy przerzutowe, moskito zabezpieczone, kontrakt zamknięty. No i miodzie, o. Kontrakt wypełniony. Co tutaj do mnie? Pan Ampalner do mnie, o. Popiszmy sobie z nią, bo czemu by nie? Chcę szczerze. No i dobra. Misja załatwiona. Nawet w miarę szybko poszło. Zobaczmy, czy mamy coś tu jeszcze ciekawego blisko. Aha, czyli tu jest, tu fixer mieszka. Okej. Tu jest fixer, tu jest. Tu są questy. I więcej questów. Dobra, może co? Rozdajmy może po punkt troszeczkę. Tym razem tu mam 6688, to dajmy w refleks. Bo czemu by nie? Zobaczmy, co mogę z broni białej nowego. Nie umiem tych kontrataków robić, wiecie? Dobra, weźmy sobie jeszcze tą. Robię się takim stricte samurajosem. Ale pasowałoby też wytrzymałość w sumie pójść. Też dość istotna rzecz, nie ma co ukrywać. I co, tu mam masę jeszcze zleceń różnych. Ryzyka bardzo wysokie. Ale może jeszcze bym coś tu strzelił fajnego? Bo tu co mam? Tu mam to furę do kupna, ja jestem tu. A spróbujmy sobie coś tutaj strzelić jeszcze ciekawego. Why not? O, Apollo Skorpiona. Ta nowym motorkiem się przejedziemy. Dobra, jestem w strefie wroga. Ale to już olewam. Pamiętam, że dobrze się jeździło tym Apollem. No, tak się jeździ Apollem. Także sprawdźmy sobie kolejnym. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę krótszy niż ostatnio. Myślę, że ostatnia misja, którą teraz zrobię, to po niej zakończymy.
Dlatego, że muszę niestety za chwilkę kończyć nagrywanko. Ale to spokojnie, taki jeden, myślę, to jeszcze mam 50 minut, a myślę, że akurat uda mi się zrobić tego questa. Przynajmniej chciałbym go bardzo zrobić. Dobra. Ładny podjazd, Regina do mnie dzwoni. Zabarykadował się na posesji. Sąsiedzi słyszeli strzały. Sprawdź, co tam się stało i daj mi znać, okej? Czyli tym razem ona. Dobra. Walnijmy go szokiem dźwiękowym. Wysadźmy dronika. No, czemu nie mogę nigdy z dronów podnieść tego, nie wiem. Wyłączamy ją. Niepotrzebny mi taki problem. Brakuje wolnej pamięci, to niedobrze. To mogę wysadzić, to jest ciekawe. Ziomek się zabarykadował w środku. Jakby się tutaj do typa dostać? Tam jakiś dronik lata. Dobra, to wyłączmy jeszcze. A to pasowałoby rozsadzić kolejną. Znaczy z drona nie mogę podnieść. Co on tu odwala, typo? Dużo przyjemnych rzeczy tu. Niestety, o, tam coś jest. Niestety znowu nie mam miejsca, szlak by tu trafił. Opróżni się po odcinku oczywiście. Da, pasowałoby naruszyć jego potoku. Nie piekło, dobra. Wo, kolega. Dobra, zobaczmy, czy da się go jakoś w dobry sposób rozjechać. Tu go podrzuciliśmy granacikiem. Wow, panie, kolego. Dobra, rozjedziemy go moim mieczykiem, to jest piękne. Zobaczcie, on nie ma w ogóle, nie ma polotu ze mną. Ile w ogóle towaru było w nim? Mam przeczytać drzazgę znaleziono przy martwej kobiecie. Dobra. Gdzie jest ta drzazga? Niestety nie wiem. Gdzie ja mam tu drzazgę? Dobra, tylko gdzie ja mam tu drzazgę? Nie wiem, gdzie są drzazgi. Czekajcie, ekwipunek, jeszcze raz wezmę. Czy tu? Szczepy. Tu są drzazgi, dobra. Okej, oj fuck, nie wiem, która to będzie. Nie czytałem w ogóle tych drzazg, ile tego jest. Widzicie, jest od groma tych drzazg, ale nie wiem, która to będzie. Czytam po prostu wszystkie. Tu proza, ulotki, nawet na drzazgach, notatki, inne. Dobra.
Wszędzie było coś ten. Dom na wzgórzu. Muszę wysłać do Reginy. Okej. Otwórz komunikator. Dobra, Regina. No i pięknie. Kolejny questik szybciora zrobiony. Takie questiki teru lubię. A to było zdanie NCPD nawet. No widzicie. Tu w ogóle mogę jakoś wejść? Chyba nie. W ogóle jak się poruszam, jak mucha w smole. Dobra, na pewno sobie zapiszę. Robiłem dzisiaj dwa na pewno ciekawe questy. Coś tu jeszcze sobie podnoszę. Pytanie, czy mogę tu wejść do tego domu w jakiś sposób, czy nie? No raczej nie wejdę, chyba że to wysadzę. Jeszcze Elizabeth Perales do mnie dzwoni, kto to jest? Witaj. Nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. No jakiej? Co to za kwestia? Jeśli dobra, posłuchajmy tego do końca. Wolałabym omówić to na żywo. Czy możemy się spotkać? Dobra, luz. Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. Nie mam pojęcia, to to, ale nowy quest, nowa przygoda. A tymczasem, tak jak mówiłem, dzisiaj odcinek krótszy, bo muszę dzisiaj wcześniej skończyć odcineczek. Niestety coś mi wypadło w trakcie odcinka. No i co, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się oczywiście jutro. No i do zobaczenia. Cześć.